Witam wszystkich bardzo serdecznie po 3 dniach nieobecności. Moi drodzy, miałem bardzo dużo ostatnio pracy, więc zaniedbałem troszeczkę nagrywanie The Huntera, ale też drugim powodem to było to, iż miałem niemałe problemy z komputerem. Najwyraźniej dysk twardy mi pada, a że nie było funduszy na kupno nowego dysku, więc sobie wstawiłem bardzo stary dysk i jakoś to rusza, ale wcześniej czy później dojdzie do tego, że będziemy musieli sprzedać dotychczasowy komputer i kupić coś znacznie lepszego, ale zanim go sprzedam, no to będę musiał też poprawić tutaj między innymi wymienić pastę termoprzewodzącą, jakiś lepszy dysk kupić, bo nie chcę sprzedać jakiegoś złomu, żeby ktoś się później nad tym komputerem męczył i denerwował. I później wiecie, jak to wygląda. Dobra, no więc może zobaczmy, jakie mamy tutaj misje w stosunku do poprzednich działań w naszym rezerwacie. Zobaczmy. Tu mamy zadanie u dr Aleny Hasafownej. Alena zaznaczyła nam most, na którym Niemcy, czyli ci ludzie, którzy mieszkają w Tajdze, przeprawiają renifery przez rzekę w czasie roztopu. Obecnie jest jednak uszkodzony. Naprawa tego mostu to pestka dla kogoś tak twardego jak my. No więc mamy iść i naprawić ten tutaj uszkodzony most. Jak widzicie, tu są chyba jakieś już surowce do naprawy oraz siekierka, czyli będzie to po prostu kliknięcie E i most będzie zrobiony bez żadnych trudności. A jeszcze grałem troszkę poza odcinkiem, bo zobaczcie sobie tutaj na ten teren rezerwatu. Tu praktycznie nie ma żadnego pytajnika, grałem poza odcinkiem, wykonałem kilkanaście misji i odblokowałem praktycznie cały tutaj, całą tutaj wschodnią tajgę. Tylko kurczę, no doszło do takiego, czekajcie, dziennik misji, na przykład u Dimiego, czekajcie, gdzie on jest, o tutaj, Dimi Puszkin. Mamy upolować i zabrać 2 renifery. No, niech on się palnie w łeb, bo byłem w tym rejonie, zobaczcie. Tutaj dokładnie. On tu nam mówi, że trzeba przetrzebić populację reniferów. Mamy upolować i zabrać tylko 2 renifery. No, popatrzcie się, ja byłem w tym rejonie, obchodziłem tutaj dookoła tą górkę. Wszędzie tutaj byłem i żadnego renifera niestety nie spotkałem. Było to w różnych godzinach, a próbowałem również wieczorem, bo przecież pamiętacie, w Lysnej Ugodia też mieliśmy duży teren i musieliśmy upolować 2 dziki. I w nocy byłem i w końcu gdzieś tutaj w tym rejonie upolowałem tego dzika. A w pijanym lesie, owszem, jest dużo zwierząt, ale piżmowców od cholery, ale renifera ani jednego, więc po prostu dałem sobie spokój z tą misją. Tutaj epokę brązu, no również nie mogę znaleźć żadnej jaskini, ale to jest na spokojnie do zrobienia. A tutaj nawet nie ruszyłem tej misji w Lesnych Ugodi. Mamy upolować dzika, uzyskując pozytywną weryfikację zwierzaka. Dobra, ale ja teraz mam dziennik misji, tą główną misją fabularną, napraw uszkodzony most. Do tego, no kurczę, nie wiem, co to jest za zwierzak, bo tam się już jakiś odzywa. Ale zaraz, gdzie jest ta misja tutaj? Aha, no ale czemu nam się nie podświetla, o co chodzi? Coś się zepsuło znowu z misjami? Dziwne. Nie no, chyba to nie jest tak jak w Colorado, raczej. Co do mojego wyposażenia, to troszkę zmieniłem sobie moje sztucery, moją broń. No mam tutaj Stradivariusa. Postanowiłem troszeczkę zróżnicować, bo cały czas praktycznie polowałem z chudzika. A tu Stradivarius nie jest takim aż słabym sztucerem, jeśli chodzi o amunicję. Czekajcie, Stradivarius odrzut 64, no chudzik miał chyba 70, ale dokładność 55, więc nie kopię aż tak bardzo i przede wszystkim amunicja. No chyba sobie nie wrzuciłem, zapomniałem czy nie? Nie, mam 13 naboi do tego sztucera, penetracja 35, polimerowy stożek, więc powinienem tutaj dzika, ewentualnie jakiegoś piżmowca ubić. Bo raczej o łosiach to mogę zapomnieć. Na drugim miejscu mam strzelbę z tymi mocniejszymi nabojami kulowymi. Tutaj mam kuszę. Wiecie co, spróbuję podejść pod tą samicę, bo troszeczkę lepiej już strzelam z kuszy. Udało mi się nawet zabić, bo grałem poza odcinkiem. No i pokażę wam ten filmik, w którym grałem poza odcinkiem, bo dość ciekawo się tam działo. Postanowiłem, upolowałem jednego renifera i postanowiłem nagrywać, żeby wam pokazać bardzo ciekawego renifera, którego upolowałem. I tam było też bardzo ciekawe polowanie, właśnie wykonując misje poboczne, między innymi u Dimiego i u tego drugiego pana doktora,
który się zajmuje wąglikiem i skażeniem biologicznym. Tam jest na bardzo ciekawe, ale postanowiłem Wam nagrać świeży odcinek, który dzisiaj powinien jeszcze się znaleźć. Mam nadzieję, że zdążę, bo jutro idę do pracy na dnióweczkę. Później mam dwa dni pod rząd, dwie noce, no to tu już odcinków nie będzie, ale postaram Wam się dzisiaj to wrzucić, żebyście mieli co oglądać bodajże w sobotę. Czekajcie, ja tutaj zagram, bo gdzieś tutaj, o nie to, łosia chciałem przywołać, bo tu była gdzieś samica. Dobra, ale my wróćmy do naszego polowania, bo jak zwykle przegadam odcinek i mi jakiś zwierzak zaraz ucieknie. Dobra, ja się tutaj spsykam, bo gdzieś tutaj samica była. Jeszcze sprawdzę ekwipunek, jaką mam. Tutaj 90 penetracja mam bełty, więc jest ok. A tu? Zaraz, teraz tu się coś odzywa. Nie wiem, czemu nie mogę zlokalizować tych zwierzaków. Może wstanę i zobaczę. Kurczę, mglisto trochę, słabo widać. Dzik tam jest, Staś. A tam jest właśnie klepa, która uciekła, więc mam ją gdzieś. Wyruszam. O, teraz nam się podświetliło. Zobaczcie na środek ekranu. 858 metrów do celu. Tutaj raczej misje się nie zepsują. Jest to rezerwat, który jest bardzo dobrze dopracowany i wykończony. Tak piszą na forach. Więc tu nie ma możliwości na jakiekolwiek głupie błędy, które mogłyby pojawić się w trakcie grania. Chętnie bym tutaj zobaczył, czy nie ma tutaj gdzieś dzika, bo chętnie bym zapolował. Na dziczka mam fajną amunicję. Ewentualnie, jakby był dość blisko, no to spróbowałbym z kuszy. A jeszcze jedna rzecz. Amunicja, broń. Zastępca szeryfa, penetracja 5. Mosiężny nabój gruboźródłowy. Penetracja 5? Dziwne. Poczekajcie, amunicja. Coś muszę sprawdzić. 20. Kurczę. Chyba powinienem bardziej wziąć tą amunicję. Penetracja 45, a nie na króliki. Zaraz. No nic, idę naprawić ten most. Może po drodze coś się zauważy i coś upolujemy. Zobaczymy, jak będzie szło. Jak zwykle odcinek mam przegadany. No przepraszam was bardzo. No i okej. Zasuwamy przed siebie, zobaczymy. Jest godzina poranna, 9:35, więc zwierzaki są po obfitym śniadaniu. I może będą w szkole do współpracy. Wszystko się zaraz okaże. A i wracając do naszego nagrywania, to jeszcze mam dwie noce. Jutro mam dnióweczkę w sobotę, później w niedzielę noc i w poniedziałek również noc. I mam urlop, w końcu pragniony urlop. Odpocznę troszkę od tej mojej pracy i będę mógł poświęcić Wam więcej odcinków do nagrywania. Będę miał na pewno The Huntera i nie wiem, czy nie zawiesimy Fira na rzecz... To jest jeszcze niepewne, ale być może będę nagrywał Euro Truck Simulator. Ewentualnie, już zapomniałem, Snow Rider to jest taka gra, w której się jeździ po błocie i przewozi różne towary. Tam jest nasz misiek. Kurde, wyczuł mnie. No ileż on może przyjąć tych kulek? No ładnie tutaj dostał, ale nawet nie mógł się ruszyć, bo zauważyliście, że sztucer nie miał praktycznie odrzutu, ale strzelałem mu, jak widzieliście, po kręgosłupie. Ale, o kurde, tutaj kilka razy mocno dostał. Zobaczcie, 3 pociski. Trafiono w organ żywotny, więc on tutaj musi być bardzo blisko. Kurczę, powiem szczerze, że wolę naprawdę strzelać ze sztucera, aniżeli z kuszy,
powiem wam szczerze, że poczytałem troszeczkę na temat strzelania z kuszy. No, strzelanie z kuszy nie jest tak aż dopracowane jak strzelanie ze sztucera, bo pisali ludzie na forach, że do 20 metrów to jeszcze bełt jako tako leci, ale powyżej 40, no to bełty lecą jak chcą. Kurczę, ale wiatr się zerwał, ja nie wiem, gdzie ten misiek teraz się podział w ogóle. Tu jest jego plamka? Nie. Chyba tutaj gdzieś powinno być kolejna plamka, zobaczymy, jest. Nie zgubiłem go, idę w dobrym kierunku, o tutaj jest, mam. No ale na pewno ocena będzie bardzo niska, no strzeliłem do niego 3 razy, zamiast 2 razy. Ale ten też misiek taki niefrasobliwie się ułożył. Dobra, a tam co znowu? Kurde, chciałem zobaczyć, a ja do niego 4 razy strzeliłem. Tu strzeliłem w prawe płuco, tu strzeliłem w miednicę, tu znowu w miednicę, tu typowo w tyłek. Dobra, zatwierdzam, tam coś się odzywało. Dzik. Dzik, dobra. To ja biorę ten mój wabik na dziki, a nie to. Ostatnio troszkę fajnie było. Jeśli chodzi o dziki, no kurczę, są bardzo słabo widoczne. Oho, tu są, widzicie? Zostawiają poruszaną roślinność. Są tutaj w tych drzewach, w tych świerkach, w tych igiełkach gdzieś się schowały. Ja się jeszcze tutaj psyknę eliminatorem. Pustaja góra. No i gdzie są nasze dziczki? Gdzieś tutaj. Podejdziemy, zobaczymy, jeszcze spróbuję zagrać. Tylko ja idę zupełnie inną stronę niż powinienem. No i nie wiem. A tam są, niedaleko. No niby tu gdzieś. Szkoda, że on nie ma od razu założonego bełtu, tylko jest tylko naciągnięte. No nie wiem, gdzie one są. Idziemy zobaczyć. Jeszcze troszkę, poczekajcie. No i widzę tego dziczka. O, tam ryczy, zaraz. Tutaj też ryczał, tylko odległość. No 40 metrów, można by było spróbować strzelić z kuszy. Tylko jak się spudłuje, to lipa będzie. Dobra, mam jednego. Jest upolowany i to dzięki wam. Ten dzik dedykowany jest dla was, za wasze podpowiedzi w komentarzach. Jeszcze jeden gdzieś tutaj powinien być. Jeszcze spróbuję zagrać. A nie to, pod siódemką? Chyba tak. No i nie widzę, musimy zerknąć, bo kurczę, wiecie, że mogły się gdzieś położyć, odpoczywać, a ja mogę ich nie zauważyć, więc rzucę okiem dalmierzem. Stanę może, zobaczymy, czy gdzieś ich tam nie ma. Jeżeli będą daleko, to się użyje sztucera. No mamy zasięg 150 metrów, znaczy chyba 150 metrów, musiałbym zobaczyć. Chwileczkę, amunicja. 150 metrów, więc tak źle wcale nie jest. Dobra, chodźmy po tego dzika, bo zdaje się... Dziki nam uciekły. Ja widziałem 2, no ale udało mi się upolować. Z 50, tylko nie wiem, gdzie dostał nawet. O, tutaj jest... Kurde, no zobaczcie, przez całe ciało go trafiłem. I tu się chciałem zobaczyć, gdzie jest ten dzik, bo tu się coś odezwało, a ja zebrałem tego dzika niechcący. Nagroda łucznicza wpadła. O jest, są tam dziki, zobaczcie, ale strasznie daleko. Gdzieś tutaj widziałem. Przez lunetkę. Lepiej będzie przez dalmierz, na pewno.
No na pewno się gdzieś tam poruszał, już go nie widzę. Ale spróbujemy zagrać. Nie to. O Boże, znowuż nie to. Teraz. No nic, tak pogrywałem, pogrywałem i coś mi się to widzi, że nasze dziki nie są w ogóle... Tu są, tu są. Kurde, no mam je tutaj. Chyba są dwa osobniki, tak jest. Jakby podeszły dość blisko, to czemu nie? Do 40 metrów mógłbym się pokusić o strzelanie. Bo teraz, kurde, ponad 100... Zobaczcie, ile tu jest. Tu jest 44 metry odległość. Ten się tak lekko wynurzył, wybawił. Ten bardzo łatwy. Mamy 60 metrów. Można by strzelić teraz. I zobaczcie, ile tu jest dzików. Stado dzików. No cóż, postrzelamy trochę, zobaczymy. Idzie. A teraz pudło kompletne. Wystrzelam tego sztucera. Pobiegły sobie troszeczkę w drugą stronę, aniżeli ja je tutaj śledziłem, więc może mi się coś uda dogonić. Poczekajcie, tutaj mamy i one biegły w tamtą stronę. A zaczęły, przyspieszyły troszkę i teraz nie widzę, bo są zarośla. Ale to nic, są blisko. No, teraz pudło. Kurde, znowu mam ten puls. Chwilę, mam. Nie wiem, gdzie one tam będą chciały biec. Chyba tutaj spróbuję przeciąć mu drogę. Do góry biegną. No nie ma szans iść do góry. Co on wyprawia? Co ten dzik wyprawia? Chce iść do góry? Po stromym zboczu? Nie za bardzo wiem, gdzie poszedł. No nie wiem, gdzie on polazł. Gdzie pobiegł. A tutaj pewnie przebiegł i... Dokładnie, tutaj widzicie? Próbuję go tutaj ściągnąć. Bo się chyba przyciął, ale nie wiem, gdzie jest teraz. A spróbuję zobaczyć. Mam już 20 minut nagrania, super. A jest! On chyba był ranny już. Postrzeliłem go bodajże i warto było iść i go zebrać. No tutaj dostał, kurczę, stopę. Mięsień prosty uda. Dobra, zatwierdzam, zabieram tego dziczka. I tu jest jeszcze jeden, zobaczcie. I tutaj więcej w tą stronę szło, ciało wnętrzności. Dobra, zabieram kolejnego. Ważne, że jest. Upolowany. To dwa dziki są upolowane, moi drodzy. Nie jest tak źle. A ja miałem przecież iść do tego mostu i go naprawić. Tak niedaleko, a przeszkodziły mi dziki. Najbardziej mnie drażni właśnie to. Zobaczcie. Trzeba założyć bełt, żeby móc strzelić. O, zobaczcie. A może to dla bezpieczeństwa? Na to wychodzi. Dobra, idę do tego mostu. Bo to miałem sobie zrobić jako pierwsze, a później przy okazji polować, a ja poszedłem zupełnie w inną stronę. Mamy 21 minut nagrania, a to trzeba jeszcze zmontować, więc trochę potrwa. Dobra, idziemy do tego mostu. Go naprawić, zreperować, zregenerować. Odezwę się za chwileczkę, moi drodzy. Jestem prawie na miejscu. Jeszcze ponad 130 metrów do celu, w którym znajduje się uszkodzony most. Kurde, trochę głupie. To jakby ten lód nęcy nie miał
możliwości naprawy tego mostu, tylko ja muszę to zrobić. No ale ważne, że kasa wpadnie za wykonanie zadania. Ile mamy? No, jest sporo kasy. Mamy level 60, więc bardzo wysoko. Jest i most. Przez który lud zwany Nency przeprowadza podczas roztopów swoje renifery. Ja tu nie widzę żadnych uszkodzeń. Przecież mogą przejść tak. A poza tym tu można przejść. No ale jak jest roztop, to pewnie bystra woda przepływa. Dobra. Koniec z żartami. Czas naprawić ten most. Interakcja. Pięknie. Most jak złoto. You're a better hunter than a carpenter, I think. But you get high marks for spirit. How is that? People like meaningless rewards. That is why I'm always playing mobile games. No nie bądź taka, kurczę, przecież nie jest aż tak źle. Lepiej idzie mi polowanie niż ciesielstwo, kurde. Super, dzięki, Alana. No trochę jest tutaj dziur, nie powiem. Może nikomu się nic nie stanie, a zwłaszcza reniferowi. No i tutaj też tak kiepsko, nierówno. Before you leave the dicky coast for the lake, do me a favor and harvest some meat for the nenets. Any animal, your choice. Except for reindeer. The reindeer herders have enough reindeer. Dobra. Pasterze reniferów chcą spróbować coś innego aniżeli renifer. No więc pozostaje nam albo ryś. Nie no, rysia nie upolujemy na pewno. Jakiś może łoś, albo ewentualnie piżmowiec, albo dzik. Musimy coś tutaj w tym rejonie upolować. Tylko zaraz, dziennik misji. O, akurat tutaj nam na rysunku podpowiedziała Alana, co byłoby dobre. Upoluj, zabierz dowolną zwierzynę, byle nie renifera. Mają dość tego mięsa, no bo są pasterzami, przecież to wiadomo. I hodują te, ale tutaj... Kurczę, dobra, to może zdążę. Jakiegoś tutaj... zwierzaka ustrzelić, może miśka by spróbowali. Nie no, raczej nie, żartuję. Miśka raczej nie będą chcieli zjeść. Tu był gdzieś trop... łosia bodajże. No i podejrzewam, że teraz będzie od cholery tych reniferów w tym miejscu. Czuję to. No renifer, no pewnie, że tak. A tu? Też renifer. Zajebi. Super, naprawdę. Zobaczcie, jak na złość. Pełno tu reniferów. Może jakiś piżmowiec się znajdzie. Wydaje się to proste zadanie, więc może nie będzie tak źle. Ale to proste zadanie, moi drodzy, wykonamy już w następnym odcinku. Być może jutro po powrocie z pracy nagram odcinek i może nam się uda upolować jakiegoś łosia, ewentualnie piżmowca czy dzika. Moi drodzy, to już będzie wszystko, co dla Was przygotowałem w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam przypadł do gustu i Wam się spodobał i dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i widzimy się już w kolejnym odcinku. Życzę Wam wszystkiego dobrego, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!